Witam wszystkich moich widzów na kanale, troszkę z medycyny. Jak widać taką ramkę i w wosku przerobiony pyłek kwiatowy zwany pierzką. Pierzga jest bardzo zdrowotna. Jak widać, kot, doktor kot też zna się na medycynie naturalnej. Jeżeli ma się problemy z ciśnieniem, nadciśnienie, to pierzga jak najbardziej jest zalecana, polecana, a także problemy rakowe można. Też zapobiec, można ustrzec się, jest to jeden z elementów zapobiegania tymże problemom, a wiemy, że tutaj, szczególnie w Wejcherowie, w Województwie Pomorskim, ten problem jest dość istotny, jeżeli chodzi o zachorowalność na raka. Także jest to na pewno ciekawy produkt. Pszczółki pracują. I warto się tym produktem zainteresować, a nie tylko liczyć na chemię, która jest ładowana, a światowe, międzynarodowe, często zbrodnicze koncerny robią na tym świetny biznes, a ludzie i tak na ogół, często do piachu idą, gdyż, jak wiadomo, chemia na ogół w większości, no to zabija wszystkie komórki, i te zdrowe, i te Chore, także no, większość organizmów tego nie wytrzymuje. A tutaj jest naturalny lek. Jeżeli jest zapodany w porę, to na pewno sprzyja temu, że ta zachorowalność będzie niższa. Plus, oczywiście, odżywianie: odrzucić zatrutą żywność najlepiej. W ogóle nawet nie patrzeć w tym kierunku. No i wtedy można można jakoś przeciwdziałać. No plus tak zwane oczywiście no, czystsze powietrze, gdzie no tu w Wejherowie też niestety w tym temacie niezbyt się wiele dzieje. A mogłoby, ale tu jest jak jest, jak w takiej piosence tak nawet. Także troszkę z medycyny naturalnej tak zdrowotnie pozdrawiam wszystkich widzów mojego kanału. Wszystkiego dobrego.